Czy wy też tak kroicie pomidory? Berserk Mołda! Pomidora! Panie i panowie, zwał mnie Żuki, witam w Simsach 4, gdzie oczywiście mój ostatni pacan i idiota, a także oczywiście ostatni szaleniec, ponieważ gadał ostatnio z lampą, znalazł wreszcie pracę i nawet poszedł do niej pracować. Pierwsze co zrobił, to oczywiście zeszczał się przed wszystkimi. I wyżynwa się na kuchni. O, masz szkło w sałatce! Jak to się skończy? Mój sim gotuje szkło, witamy was, ho ho. Czy to jest, czy to są te chipsy i salsa, które zrobiłeś 12 godzin temu? Zacząłeś robić 12 godzin temu. Jedząc szkło, zawsze myślę o piłce nożnej. Kiedy byłem mały, grałem w piłkę, w koszykówkę. I mi szkło do butów wsadzili, tak mnie chuje nie lubili. Tylko dlatego, że gadałem z piłkami. I myślałem o jedzeniu jednocześnie, jedząc... Mamy, przecież ty jesz jedzenie, myślisz o... No tak, myślę o jedzeniu, jedząc jedzenie, to jest jeszcze normalne. Chciałem powiedzieć, że mu mało. O, bez piłki. Bez piłki do nogi, bo myślisz o koszykówce. To jest facet. Inna piłka. Jesteś facetem? Zdecyduj się na jedną piłkę, idioto. Moment. Co ty właściwie chcesz? Weź te... Moment. Gadałem z dwoma osobami. Przedstawiłem się. Znaczy, że mam ich numer, ponieważ mam wybrać na telefon. Zdobyłem numer tej czarnej. Czy wy także dajecie swój numer po pół godziny rozmowy z kimś? Przy kanale. Przy torach. W najbiedniejszej dzielnicy miasta. Idziecie do slumsów pomiędzy blokami, obrapane drabinki, syf, śmietnik rozjebane, żury, wszędzie szkło rozpierdolone, dzieci nie są wypuszczane na zewnątrz po 18 w lato. Spotykacie kogoś, gadacie pół godziny o kurczakach i o tym, że ktoś jest... A... Powiedział ostatnio slat, czyli że jest bardzo wolną damą. Dlatego dała mu numer. Dlatego też była w tej dzielnicy, szukała klientów. Pani Dos jest... ta czarna nazywała się Dos. Czy zadzwoniłeś do kogoś? Zadzwoniłeś. Masz... W jego planach jest przerwać przyjacielskie przywitanie się z tamtym ogrodnikiem. Teraz nie mam jak tego wyłączyć. Cały czas tu wisi. Ty to skończyłeś? To jest serce. Myślałem, że jesteś w środku malowania. Stuwa, zarobię 50. Połowę mojej pensji wczorajszej. Realizm popart. To był początek bodajże. Mogłem narysować arbuza, taka zmarnowana okazja. Ale realizm był bardzo mało warty. Moment, czy twoim marzeniem nie było pooglądać obrazy? Albo zadaniem, żeby awansować? Moment, tu jest dużo ładniej ubrana. Muszę obejrzeć 3 różne obrazy, żeby awansować. Ej, fajnie, mam dużo większą wydajność niż sądziłem w pracy. Boże, co on maluje. To jest ta, boże, nie Misty? Z X-Menów? Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ta co zmienia kształty. Mam dużo lepszą wydajność w pracy, moje idealny nastrój to zainspirowany, więc tak pomyślałem. Kurde, w której robocie miałoby się nie być zainspirowanym? Przestępstwo. Wkurwiony byłby pewnie najlepszy. Ale z drugiej strony, no przecież jak jestem wkurzony w czasie przestępczej roboty, to zrobię jakieś głupstwo, zastrzelę kogoś jak nie trzeba i takie tam. Dobra, skończyłeś? Już? Już? Naprawdę? Szybko namalował, chuj. Nie, sprzedawaj! Kończ! Nie, anuluj, masz to podziwiać. View. O, i zaczynamy. Gdzie jest praca, umiejętności, jest teczka. Jo, jedno z 3. Teraz to sprzedaj. To jest ten popart. Jest kurczak. Nie, znaczy jakiś inny ptak, którego nie jestem w stanie zidentyfikować. Aha, jeszcze ogląda. Ty mogę mu przerwać, bo wystarczy, że tylko zerknie. On nie musi oglądać obrazów. On musi zerknąć. 76, no to już gorzej.
Może to był kurde, nie pamiętam, co było pierwsze. Abstraktyzm. Musiałbym zobaczyć na filmik starszy. A suma summarum całkiem niezłe. Dostałem na urodziny. Lepszą lemoniadę. Jest 23. Chyba powinienem niedługo pójść spać, ale skończ malować. Namalował poprzedni obraz i już mu tylko wskoczyło o 1/4 level chyba. Albo coś w tych okolicach. Więc teraz rośnie dużo wolniej. A ma poziom. Nie pamiętam, które są to działy. O, jest. Painting jest na poziomie 5. Czyli już 5 rośnie wolniej, zdecydowanie. Chociaż teraz mu rosła 1/3. Tak jest wolniej, jak mi rosły 2 levele na 1 level, na 1 obraz. Namalowałeś! Czy to jest spore? Ktoś mi wcześniej zauważył, więcej osób mi ładnie zauważyło, że wcześniej namalował nie Pokemona, tylko właśnie... ze spora? Nie pamiętam. Z jakiejś gry ich. Przypomniało mi się, że zapomniałem. Ej, 158 jest wart! Zarabiam pieniądze! 100 na jednym obrazie! Poprzednie 8 godzin pracy to było 150 zarobku, a teraz 100. Muszę więcej abstraktyzmu malować. Ten jeden szalony gość, co kupuje ode mnie obrazy. Ups. Co ode mnie? Przeszedł teraz przez kuchnię! Bo do lodówki. Co za zjeb. Chcesz się umyć, prawda? Tak, masz niską higienę. I jesteś bardzo głodny, ale idziesz do pracy. Muszę iść wcześniej spać. Poszedłem głodny i brudny. On znika tutaj, on! Gdzie ja powiedziałem, że pracuję w Nibelandii? Zniknął. Zabrały go wróżki. A, chyba przez to, że śmierdzi w robocie ta. Filthy, brudny. Przypomniało mi się, że zapomniałem, że mam polską wersję uruchomiciela. Mam nadal problemy z angielską. Bardziej zapomniałem. Już wróciłeś? Co? Wywalili cię do domu za to, że śmierdzisz? Co się stało? Co? Już minęło czas. Ale mi przeleciało. Idź się kąpać. Zwykły. Nie chcę, żebyś był nastrojony, bo ostatnio odkryłem, że można wziąć różne prysznice. Może by był bardziej energiczny, króciutki, steamy, to jest sparujący. To, o tym wspominałem, żeby był bardziej zadziorny randkowo i długi, żeby... O, inspiracja! O. O, to będę musiał brać, bo ja lubię inspirować się. Co to za... A, jogurt! Skądś ty wziął jogurt? Zepsuł się. Udział w się! Chuj, nie wysypał teraz butelki na pomidory. Zawsze coś zjebie. Czy wy też tak kroicie pomidory? Berserk mał! Pomidora! A teraz ogórki. Ja też czasami do siebie gadam, jak jestem w kuchni. Z kimś mądrym trzeba czasami pogadać. Gościu, nie strasz ludzi. O! Dobra, znowu ma jedzenie ze szkłem. Nie wiem, łatwiej narkotyki się wciąga widocznie. Moment, jak z czerwonego zrobiło się żółte, nieważne. Żarcie ci śmierć. Normalnie student podchodzi do stołu, co zjeść. Stół śmierdzi, idę do telewizora. O mój Boże, on... genialny. Jak skończysz, to zjedz jogurt, ciekawe co by się działo. Nie, dalej tam to żryj, nieważne. To teraz to zjedz. Zjedz chipsy, oj, od razu pozmywał. Ostatnio nie może wyrzucić naczyń, tak się pojawiają z dupy. Zjedz to! Zjedz to! Gdzie są twoje potrzeby? Pamiętam, że są w rogu. Zasłania mi taki wskaźnik z frapsa, którym nagrywam. Ej, zjadłeś to i nawet się nie najadł! Zeżar całą chipsy i salsę, ale ma w 3/4 najedzone.
Co robisz? Pijesz, ale nie pijesz. Mija czas. Wow, dałeś radę! On jest dziwny. W sumie żadna nowość. Facet, przestań pić. Co ci rośnie, jak pijesz przed lodówką? Nic. No nie, za jedzenie widziałem 3 kreseczki. Sprzedaj to. Zjebie. A miałem iść wcześniej spać. To idź spać. Idź spać. Tak, usiądź na łóżku i pomyśl do szafki. Za dużo rzeczy to ja tutaj nie mam. Ej, nie zgasił światła. Ciekawe, czy przez to gorzej śpi. No w sumie jest przyjaciel koło niego. Czuwa nad nim. Bo jak pamiętam, ostatnio gadał z lampą. Kocham tego Sima. Mucha mi się utopiła, ją wypiłem. Ej, wow, wow, no to idź, sreć. Co za problem? Jak trupcze. Siczku, siczku. Fuck, zajęte. Jebane dzieci. Nie ma tego. Idź, idź. Sraj, 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 seniora. Sraj it all the time. Plum, 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 seniora. Pobrudziłeś swoje galoty w serduszka? O mój Boże, ma playful, chce się pobawić. Jest w nastroju do zabawy. Kupą. O mój Boże. Można się pobawić kupą. Kup Simsy 4. Masz świetny pomysł. Na to pewnie, żeby nie iść do pracy. O, jest super, mam teraz wydajność w pracy. Performance. Not started. O, ciekawe, żeby być jak najbardziej wydajnym w pracy, muszę robić konkretne rzeczy, na przykład zacząć malować. No to, nie wiem, surrealizm. Tak to mam napisane, zacząć malować, jeszcze nie wykonany. Idealny nastrój. Ej, no, dopiero zacząłem. Okej. Okay. Na którą może iść do pracy? 9 a.m. Jest o 5 się obudziłem. Może zdążę nawet coś namalować przed pójściem do pracy. Ciekawe, czy tak to działa, że będę lepszy. Chociaż już mam maksa w tej chwili, więc... Tak mi nie zależy. Przepraszam, jaki rodzaj... Czy to jest realizm? To jest surrealizm. Podpowiem, że realizm, czyli ten arbuz, wyglądał jeszcze gorzej. Będę musiał... I znowu 154, jestem coraz lepszy. Mam pooglądać, poprzedniego znowu zapomniałem. Obejrzyj obraz, frajerze. 25% zrobione? Jak mogłem namalować proces... No, w sumie zamalował 25% obrazu. Trochę nie rozumiem do końca, o co chodzi z tym sprzedaj do galerii sztuki. Ja tego nie sprzedaję. Ja nie sprzedaję temu jakiemuś szalonemu facetowi gdzieś pod kartonem, żeby sobie ocieplał na zimę. Tak jak wcześniej. Ja sprzedałem to do galerii sztuki. Oni to trzymają teraz w magazynie za państwowe pieniądze. Gruszkomena. Gruszkomen jest utrzymywany za wasze pieniądze. To jest myśl na dzisiaj. Cieszę się, że inspiruję się chcąc malować, a nie grając na wiolonczeli, którą bardzo żałuję, że kupiłem. To nie jest wiolonczela, wiem. Co ty chcesz zrobić? O mój Boże, dyskutuj teorię kolorów z kimś. Weź, przecież normalnie cię od razu powiedzą, jakiś dziwak, hello. Czy widzieliście kogoś, kto chce dyskutować teorię kolorów z kimś, kto nie jest artystą? Tak jakbym teoryzował obsługę Adobe Premiere z kimś, kto się nie zajmuje tym. Ej, słyszałeś, że jest nowa funkcja Warp, dzięki której można utrzymywać przedmioty w określonej trajektorii! Ciekawe, nie? A gruszki są za 2,50. O, mam iść do muzeum. Okej, to jest przy okazji instrukcja, jak się mam tam udać, ale chyba niedługo muszę iść do pracy. Wątpię, żebym na godzinę szedł do muzeum tak... Dobrze. Wylał. Wziął składniki na sałatkę i wylał. O mój Boże. Ha 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 ha.
Zachowanie baterii w tej grze jest genialne. Po prostu Resident Evil wysiada momentami. Jesteś zainspirowany, cieszę się. Teraz idź do roboty. Tylko 4 godziny? A jak coś zjebie w robocie, to cały dzień ma przejebany. Ale zrobiłem dzieło, które będzie w galerii sztuki, żeby pokolenia mogły je oglądać. Mój gruszkomen zdobędzie serca tłumów. 4 godziny. Wyjebałem się w robocie? 16. On ma jakieś takie... Jakby to nazwać... Zawiesza się, czasami się facet zawiesza. Stoi z wodą i... Unapije się. Co teraz? Za 20 minut... No, przypomniałem sobie. Teraz z sałatką stał. Ma gotowe żarcie, stoi... Kurwa, coś się robiło z jedzeniem. Jedzenie, moment, nie. Pamiętam mały, mało, mamo. Wpierdala jedzenie. A, ma wpierdalać, dobra, idę. Ten sim jest przegenialny. Panie, panowie, ja mówię do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem. Pa, pa. Czy zdążę pooglądać, zanim pójdę do pracy i czy awansuję? A jest weekend, dlatego chuj nie musi iść do pracy. No tak, w środku tygodnia się zatrudniłem. Uj, może żreć i oglądać jednocześnie. Oj, to będę robić. To nie jest puste. Czy muszę iść do okulisty? Mam okulary, moment. Oj, mam... W piżamie nie ma okularów, no tak, nic nie widzi. Dlatego wydaje mu się puste. Albo woli nie widzieć tego pszkaractwa. To też jest obca. W każdym razie przez weekend zdobyłem wszystkie umiejętności potrzebne do zdobycia awansu. Całe... We wtorek trzy dni pracowałem, zanim awansowałem. A byłem czyszczaczem palet, tam gdzie się te miłe farbki wciska, żeby mieszać, to ja to czyściłem. Czyli zmywałem, w zasadzie. A. W każdym razie, ja mówię do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem w weekend. Tutaj weekend, nie. U was to ja nie wiem, co jest za dzień. Może jesteście bogiem Chronosem, ja się nie znam. Pa, pa. Ach, cudowny jest to dzień, kiedy litery przejawiają się przed moimi ślepymi oczami, bo nie masz okularów w piżamie! Obrazu to nie widzi, ale małe litery w książce, tak!